Niestety, moi drodzy, dzisiaj wiadomości nie będzie, ponieważ mój plan dnia dzisiejszego tak został przejęty. No i niestety. Okej, jeszcze zrobimy trochę niżej. Okej, wiadomości zostały uwolnione, więc będą dzisiaj wiadomości. Cześć, tutaj Michał, tutaj Wiewiór. A to jest wasze tegotygodniowe Hex News. Udało mi się właśnie uwolnić mój plan na dzień dzisiejszy, więc możemy przejść do tego, co się działo w planszówkowym świecie przez ostatni tydzień. Pierwsza informacja pochodzi od Fantasy Flight Games. Zapowiedzieli reedycję stosunkowo starej gry z 2005 roku autorstwa Bruno Catala, która nazywa się Mission Red Planet. Druga informacja od Fantasy Flight Games to, że zapowiadają kolejną falę dodatków do gry Star Wars Imperial Assault. W nowym dodatku znajdziecie figurki Stormtrooperów, Wookich oraz Łowców Głów. Kolejna informacja dotyczy również gry autorstwa Bruno Catala. Mianowicie zapowiedziany jest dodatek do bardzo, bardzo nowej gry, która się nazywa Five Tribes, po polsku 5 plemion. Będzie to dodatek, który będzie zawierał pionki dla 6 gracza. Dodatek ten będzie się nazywał The Artisans of Nakala. Fantasy Flight Games informuje również, że nie porzuca gry Star Wars X-Wing Miniatures Game i będzie kolejna 7 fala dodatków do tego tytułu. W nowym dodatku znajdziecie takie statki jak K-Wing, TIE Punisher, Pana Boska w pojeździe, który się nazywa Houndstooth oraz Kihrax Fighter. Na Kickstarterze obecnie możecie znaleźć miks dwóch stosunkowo popularnych imprezowych gier. Pierwsza gra to One Night Werewolf, a druga gra to Resistance. No i teraz jeśli wejdziecie na Kickstartera, to możecie znaleźć taki produkt, który się nazywa One Night Resistance. Niestety One Night Werewolf nie jest zbyt popularny w Polsce, podobnie jak The Resistance, ponieważ Avalon trochę bardziej podpada w polskie gusta. No ale może ktoś z was będzie chciał spróbować, co z tego wyszło. Bardzo dużo osób podejrzewa, że jest to po prostu One Night Werewolf, tylko i wyłącznie ze smaczkiem The Resistance. Teraz informacja, która dotyczy gry, która się nazywa Smash Up, o której mówiliśmy już całkiem niedawno na naszym kanale, którą recenzowaliśmy całkiem niedawno z Derem. Okazuje się, że AEG przygotowuje dodatek do tego tytułu, który będzie współtworzony przez fanów przez parę etapów. Pierwszym etapem będzie to, że będziecie mogli wpisać różne nazwy frakcji, które chcielibyście zobaczyć w tym właśnie dodatku. Drugim etapem będzie głosowanie, a trzeci etap to już będzie to, które te frakcje się rzeczywiście pokażą i będzie ten dodatek na waszych półkach sklepowych. Egmont pokazuje swój katalog gier na rok 2015. Przy okazji wspomnę o tym, że reedycja stosunkowo starej gry Tikal już jest na półkach sklepowych. Portal zapowiada nową grę Ignacego Trzewiczka. Będzie to gra kościana z piratami, która będzie się nazywać Statki, Łupy i Kościotrupy. Będzie to tytuł od 2 do 5 graczy i będzie zawierał aż 38 unikalnych, bardzo ładnych kości. Portal na swojej stronie internetowej prezentuje 6... Portal prezentuje na swojej stronie internetowej film, w którym możecie zobaczyć 5 ciekawostek dotyczących pierwszego dodatku do gry Osadnicy Narodziny Imperium. Rebel informuje, że od 27 kwietnia dwa tytuły, które miały swoją premierę na tegorocznym Pyrkonie, czyli Herosi i Dylematy, są już na półkach sklepowych. Na stronie Galakty możecie znaleźć najnowsze FAQ, FAQ, czy tam najczęściej zadawane pytania do gry Warhammer 40 000 Podbój, gdzie klaryfikują różne kontrowersyjne sytuacje w grze. Firma G3 próbuje swoją najnowszą grę Kakao, taka oto ładna gra z drewnianymi kawałkami kawy. I taka dobra informacja od G3, mianowicie na półki ponownie wjechała gra 6 bierze, więc jeśli czekaliście na ten tytuł, no to już będziecie wkrótce mogli kupić ten tytuł
w swoim sklepie. Ja na przykład czekałem, moi znajomi też czekali, więc jesteśmy z tego bardzo ucieszeni. Dzięki G3. Okej, teraz parę informacji o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie w Heksie. Z piątku na sobotę będziemy mieli noc i dzień hardcora. W niedzielę będziemy mieli szkółkę gier planszowych. W przyszłą sobotę będziemy mieli turniej Neuroshimy Hex oraz za tydzień w niedzielę będziemy mieli turniej Gry o Tron. Okej, teraz parę rzeczy o tym, co nowego pojawiło się w Heksie. Mianowicie zakończyły się targi fantastyki w Poznaniu Pyrkon, no i przywieźliśmy stamtąd dla Was trochę nowych tytułów. Przede wszystkim znajdziecie tutaj grę Strife oraz grę bardzo, bardzo popularną za granicą Magia i Myszy. Dodatkowo znajdziecie też Lords of Zidith, które ja bardzo lubię, bardzo fajna gra z programowaniem swoich ruchów. Znajdziecie także wspomnianych przeze mnie Herosów, którzy mieli premierę właśnie na Pyrkonie tegorocznym. Na tegorocznych targach Essen mogliście znaleźć grę, która miała promować te targi, która się właśnie nazywała Essen. No i tak w podobnym stylu uczyniono w Poznaniu w tym roku i zrobiono grę Pyrkon Atak Koziołaków, który też możecie znaleźć już w Heksie. Dziękuję bardzo za uwagę, to tyle na ten tydzień. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!